Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Metamorfos. Boże, nie Metamorfos, Boże! Odcinku utworzy si Majako. Na samym początku chciałam powiedzieć, że jesteśmy w kolejnym odcinku z Metamorfos Porsche. Później, nie wiem jakim cudem, ale przyszło mi przez myśl, że jesteśmy w Metamorfozach, ale nie moi drodzy, jesteśmy w tworzeniu si Majako. A dokładnie tworzeniu simki jako i tym razem jako tygrysa. Powiem Wam, że to będzie jeden z trudniejszych odcinków pod względem takim, że idąc na ten odcinek ja miałam w głowie już plan, jak będzie wyglądać ten tygrys, po pierwsze. Po drugie, byłam święcie przekonana, że mam wszystkie akcesoria do tygrysa, takie jak uszy i takie jak strój tygrysa. A wiecie, jakąś sukienkę w takie pasy jak ma tygrys. Niestety jednak okazało się, że Oliwia musiała zapomnieć, że to, co powierzchownie wygląda jak uszy kota, nie zawsze są uszami tygrysa, ponieważ mam uszy lwa, leoparda, lamparda, geparda, ale nie mam uszu tygrysa. I musiałam zacząć kombinować jeszcze mniej więcej, jak tutaj robiłam tę simkę, to włączałam 10 razy zdjęcie, jak wygląda na pewno tygrys, czy ja się czymś... Czasem, wiecie, w głowie mi nie powstało jakieś złudne wrażenie, że tygrys wygląda na przykład jak lew, bo takie przypadki też się zdarzają. I cóż, też miałam duży problem z wyborem włosów, bo jak widzieliście tam na samym początku, nie wiedziałam w końcu, czy wybrać brązowe, czy rude, no bo w sumie wiecie, no tygrys nie ma innego koloru, no ale bardziej jest chyba rudy niż brązowy. No ale nie mi to oceniać, jak widać. Tutaj widzicie właśnie moje wielkie zdziwienie, kiedy przejeżdżam po 10 razy szukając uszu prawidłowych. No, są nawet uszy zebry czy żyrafy, ale uszu, znaczy żyrafa nie ma takich uszu, ale jest kolor uszu, jak u żyrafy. No ale cóż, nie mogłam znaleźć takich, jak chciałam. Popatrzyłam jeszcze, no mam różne rodzaje tych uszu, ale dziwnym trafem żadne nie pasowały. No cóż, tak, to będzie śmieszny odcinek. Na samym końcu ja Wam się przyznam też do mojego błędu, bo ja skończyłam tę simkę tak, jak mi się nie podobało. Z kolorem skóry też u mnie miałam bardzo duży problem, ale wracając, stworzyłam tę simkę, nie podobała mi się do końca. Szukałam przez pół dnia, przenośnie oczywiście, pół dnia tego stroju, żeby uratować tę simkę chociaż strojem tygrysa, ale nie było. Ale, no, nie było. Był oczywiście, moi drodzy, tylko że ja jestem ślepa i pewnie wy to 10 tysięcy razy zobaczyliście, jak ja przejeżdżałam góra-dół, ale ja tego nie zauważyłam. No, więc jak skończyłam simkę dopiero przy tworzeniu chyba kolejnej, znalazłam, że taki strój mam. Więc widzicie, u mnie jest zawsze zabawa. Też, moi drodzy, powiem Wam, że nagrywam te odcinki głosowe już po jakimś pewnym czasie. I chciałam nagrać przed tym odcinek głosowy do simki w kolorze biały, ale mam wielki problem. Wy pewnie będziecie ten odcinek, że simkę jako kolor biały widzieć wcześniej niż tygrysa. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem stuprocentowo pewna. Jeżeli tak, no to widzicie go wcześniej, jeżeli nie, to widzicie go później. To powiem Wam tyle, że co zmontuje odcinek simka jako kolor biały, nie wyświetla mi się proces tworzenia. Nie wiem czemu, ponieważ obraz mam zgrany dobrze. I nie jestem w stanie powiedzieć, bo to tylko na tym odcinku mi coś nie działa, ale mam nadzieję, że uda mi się to opanować, bo nie chciałabym wyrzucać tego odcinka, bo wydaje mi się, że simka wyszła mi dosyć fajnie. Więc mam nadzieję, że mi się uda tam to odratować. Też widzę, że mi się w tym momencie komputer, bateria zaczyna wyczerpywać, więc mam nadzieję, że w ciągu tych 5 minut jeszcze ten komputer wytrzyma, bo jak zacznę teraz zatrzymywać i kombinować z zatrzymywaniem, to dopiero będzie młyn i tak dalej. No ale najwyżej będę musiała znowu nagrywać od nowa. Kto by się tego spodziewał, że wszystko po prostu idzie w złym kierunku. Tak czy siak, jak widzicie tutaj dalej kombinowanie z uszami, jakiś tam malunek na twarzy udało się zrobić, nie jest to do końca tygrys, ja wiem, nie bijcie, ale kotopodobne jest, z rodziny kotowatych, przynajmniej. Też, moi drodzy, oczy dałam, zastanawiałam się, jakie te oczy dać, patrzyłam oczywiście na internecie, jakie te oczy mogą być, no i powiedzmy, że te są najbardziej
bardziej zbliżone. Zastanawiałam się nad, wiecie, takimi typowymi jak u kota oczami, aczkolwiek nie miałam aż takich pasujących. Miałam przesadzone zbytnio i no nie chciałam z tego kota zrobić kosmity, nie wiem, jakiegoś smoka czy czegoś, więc... Też nie pamiętam, jakie włosy zostały, ale wydaje mi się, że te chyba zostały koniec końców. Też tutaj próbowałam znaleźć jakieś cienie. No i żadne nie pasowało oprócz tych pierwszych, tutaj widzicie. Pewnie jeszcze to zmieniać, kombinować, szukać czegoś, ale... Ale z tą silką było trudno. Oj, moi drodzy, było i było. W sumie nadal jest opowiadając o niej, gdzie nie mogę nic konkretnego powiedzieć. Żałuję trochę, że nie zostawiłam takiego przyćmienia na tych oczach. Z jednej strony żałuję tego, że tego nie zostawiłam, ale z drugiej strony, jak sobie teraz tak myślę, to przyćmienie bardzo mi pasowałoby do lisa. Ale to tak fest bardzo do lisa by mi pasowało. W ogóle ta synka na ten moment bardziej mi lisa przypomina. Aczkolwiek to jest tygrys, podkreślam, tygrys. Lisa stworzymy sobie, myślę, że na pewno sobie stworzę liska. I jeżeli nie zapomnę, bo ja oczywiście zapominam o takich rzeczach, to jeżeli nie zapomnę, to użyję sobie właśnie tego takiego tutaj, nie wiem, czy to mogę nazwać cieniem na twarz. Nie mam zielonego pojęcia. Też mam nadzieję, że wy nie słyszycie, jak samochody jeżdżą, ponieważ ten mikrofon na przykład słabo zbiera mój głos, który w tym momencie no, mam dosłownie 5 cm od siatki zabezpieczającej mikrofon, ale już oczywiście jak gdzieś tam daleko, daleko w głąb jedzie sobie jakieś auto i to już oczywiście to słyszy. To jest już... musi być słyszeć. Też ostatnio chyba jak nagrywałam dźwięk do złota albo do dyni, mój tata mi tam tym młotkiem strasznie walił na dole. Chciałam wtedy też nagrać jeszcze tego tygrysa, ale no po przesłuchaniu tego nagrania do złota, gdzie już mi się nie chciało go powtarzać, no nie powtórzyłam go, ale no słychać było bardzo, bardzo, ale to bardzo ten młotek. No i widzę, że mój komputer, nie wiem czy słyszeliście to, ale chyba tak, że się obraził na mnie i po prostu wyskoczyło mi już, że bateria się kończy, więc teraz możecie słyszeć, jak przepięknie wpięłam sobie baterię. Przez chwilę mogliście mnie po prostu słyszeć trochę mniej, aczkolwiek no czegoś nie robię, żeby uratować to nagranie. Dobra, i tak czy siak, teraz jesteśmy chyba w najgorszej części tworzenia tej synki, czyli szukania stroju. Ja nie wiem po jakiego czorta. No po prostu nie wiem, po co ja brałam ten dwuczęściowy strój szukam. Przecież na logikę, jakbym sama poszła, nie miałam żadnej góry, która pasowałaby stricte do tygrysa, czy byłaby w pasy tygrysa, czy coś. Spódnica jeszcze mi się kojarzy, gdzieś kiedyś ściągałam, ale to wiecie, takie zamierzchłe czasy. No ale góry nie miałam i no jakim ja po prostu, co ja wtedy w ołbie miałam, że ja po prostu 20 minut jeździłam w góra dół po tych ubraniach i czegoś szukałam. No po prostu, no ludzie trzymajcie mnie, bo ja w tym momencie po prostu bym wróciła do tamtego czasu, bym wzięła i sobie łeb ukręciła za to. No tak seryjnie. Nie wiem czy też dodam jej ogon, chyba dodałam ten ogon. No tak, co prawda muszę poszukać naprawdę tych ogonów bardziej pasujących do kotów, ale no wiecie, jak macie jakiś ogon, chętnie podeślijcie mi linka, ja sobie bardzo chętnie zgram. Ale chciałam powiedzieć, że no trudno jest bardzo znaleźć jakiś fajny, pasujący ogon. No jest trudno, nie jest to łatwe, więc tak, no. Teraz widzicie właśnie, że robię już tak jakby uzupełnienie, czyli uzupełniam imię i nazwisko Tiger. Haha. A teraz widzicie, czy znowu szukam stroju i to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że później właśnie zauważyłam, że ten strój jest. Teraz oczywiście jak potrzebuję go na odcinku, to znowu go nie mogę znaleźć. I sobie jakieś tam inne przemierzam stroje, patrzę, zjeżdżam. Już wkurzona po raz 10, że przecież jak nagrywałam inny odcinek, to on był jak byk, a teraz go nie ma. Ta sytuacja określa całe moje życie po prostu. O, znalazłam, widzicie. Ja już ucieszona, o, jest ala tygrysek i simka wygląda już całkowicie inaczej, że wygląda jak zamysł, który powinien być. Więc moi drodzy, kończąc powoli ten odcinek, chciałabym powiedzieć, że dziękuję, że to oglądacie. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Ty wyszły jak czerwone te włosy, ale już nevermind.
Jeżeli podobał Wam się odcinek, zachęcam do zrobienia subskrypcji. Wszystkie linki do CC znajdą się w opisie. I cóż, moi drodzy, do następnego. Pa, pa!